Druga porażka w drugim meczu MTS-u. Tym razem zawodnicy z Chrzanowa ulegli Wolsztyniakowi. Początek sezonu dla chrzanowskich szczypiornistów nie można uznać za udany. Po wysokiej porażce na wyjeździe z Politechniką Radomską 24-40, pierwszy mecz na własnej hali również skończył się przegraną. MTS Chrzanów musiał uznać wyższość Wolsztyniaka Wolsztyn 26-32. Taki start w lidze nie napawa optymizmem. Jeśli przegraną z dobrze dysponowaną Politechniką Radomską można w jakiś sposób tłumaczyć, to porażka na własnej hali z Beniaminkiem pierwszej ligi z Wolsztyna okazuje słabość chrzanowskiej drużyny na starcie sezonu. Tym bardziej, że goście niczego specjalnego w meczu nie pokazali, a całe spotkanie stało na niskim poziomie. Po dwóch porażkach MTS Chrzanów zajmuje ostatnie miejsce w tabeli pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. Największym pozytywem w grze Chrzanowian jest dobra forma Adama Kruczka, który po dwóch meczach znajduje się w czołówce punktujących w lidze. Z 16 trafieniami zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji. Przed szczypiornistami z Chrzanowa mecz wyjazdowy z Gwardią Opole, która w dwóch meczach zanotowała jedno zwycięstwo i jedną porażkę. Oby w tym meczu MTS przerwał złą passę, zanim grzęźnie na dole tabeli do końca sezonu.